tak naprawdę praca od paru dni, 24 godziny na dobę. Mówimy tutaj o blisko 400 osobach fizycznie pracujących, koordynujących pracę w mieście. To jest tak naprawdę ponad 50 pługosyparek jezdniowych, ponad 20 pługosyparek chodnikowych. To są tysiące ton soli, które musimy zgromadzić, musimy dysponować odpowiednio do warunków. I apel do wszystkich kierowców, wszystkich użytkowników: zachowajmy bezpieczeństwo, zachowajmy ostrożność, ściągnijmy tą nogę z gazu, tak żeby bezpiecznie dojechać do pracy, tak żeby bezpiecznie wrócić do domu. Takie warunki, jakie mamy obecnie, zdarzają się wyjątkowo rzadko i wtedy właśnie mieszkańcy mówią, że jak zwykle drogowcy zaspali, a tak naprawdę to jest slogan, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Od ubiegłego piątku jeździmy nieprzerwanie. Proces odśnieżania chodników, przystanków czy ciągów pieszo-rowerowych to jest równie trudny proces, jak i proces dróg. Ten opad, który występował od 6 lutego nieprzerwanie, powodował, iż śnieg, pomimo odśnieżania ciągłego chodników, posypywania i zabezpieczania przed śliskością, w jakimś stopniu były zasypywane. Czy zaspaliśmy? Nie. Zjawisko rozpoczęło się w ubiegły piątek. My na bieżąco śledzimy prognozy pogody. Wiedzieliśmy o tym, że ono wystąpi. Wyjechaliśmy na miasto z wyprzedzeniem kilkugodzinnym. Natomiast opad wystąpił o godzinie 4 nad ranem. Bardzo intensywny, przyrost pokrywy śnieżnej około 30 cm. Wiąże się to z tym, że tą pokrywę śnieżną po prostu z dróg trzeba zdjąć. Następnie użyć środków do zwalczania śliskości. Te środki oczywiście chwilę potrzebują, żeby przereagować.